Marian! Marian! No! Marian! 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 No! Gdzie ty jesteś, Marian? Zostaw to wreszcie do cholery, no! Tragedia rodzinna! Co znowu? W ciąży jestem! Wzdęcia masz. Ty sam masz wzdęcia, wiesz? No. Ja to mam, nudności mam, w głowie mi się kręci. Okres mi się spóźnia. Okres to ci się już 5 lat spóźnia, Poluniu. Marian, to jest tej cholery. Ja chyba potrafię rozróżnić rozstrój żołądka od ciąży, no tak czy nie, no! Też ciąży? Z jakiej ciąży? Gorzej! Kto dzwonił? Piersi mi kazali zbadać. Bardzo zdrowo, ja też badam. Tak? To idź jeszcze raz, zbadaj sobie za darmo. A dziękuję bardzo, już byłam. To do ciebie też dzwonili? No, właśnie. To może jest coś na rzeczy? Co? Z czym? No z tymi twoimi piersiami, nie? Przecież ja nie mam piersi, do cholery! Mamuśka! Albo ciąża, albo kurczak! No to wypatrz. Pokroić? Nie, no. Włóż mu rękę tam, wiesz, no. Tupę. Wyjąłem. Co i no, faszeruj. Czym? Dżemem, wiesz? Czym? Nie wiem, czy jabłkiem, tylko popiół. No, no przecież wiem, że pokroić, bo całe nie wyjdzie, nie? Wyszło. Też wyszło. Co ty robisz? Ja nie piję. Dla siebie nie nalewam. Tak? A dla kogo? Dla niego. No mama pije? No mama pije. Kura pije! Wiesz, Innik, ty to masz szczęście chyba. Siedzisz, pijesz. Baby ci ciąży na starość nie wmawiają. To jest pomysł. Gdybyś też tak chciał, ojciec goły na stoliku, przy wódeczce posiedzieć? Słucham? Kowalski z tej strony? No nie, no teraz to już pani przesadziła. Ja rozumiem, że dzwonicie z internetem, tabletem i mamografią, ale ja się na tamten świat, proszę pani, nie wybieram w najbliższym czasie. I nie potrzebuję środków na trumna i na garnitur, ani tym bardziej na wykupienie miejsca na cmentarzu. A jak mnie szlak trafi i będę miał wypadek samochodowy, jak pani sugeruje, to mam obowiązkowo i nieobowiązkowo ubezpieczony stary, mały, brzydki samochód, a i na pogrzeb starczy. A jak nie, to mnie żona w ogródku pochowa na działce i będę miał święty spokój, jego bać. Do widzenia.